Kochani, dzisiaj mamy zjawisko, które się nie zdarza praktycznie nigdy, ponieważ nie mam ochoty na kawę i to jest duży szok. Natomiast może to wynikać z tego, że wczoraj wypiłam 4 i dodatkowo byłam na Wege Festiwalu i zjadłam po prostu ciasta, pierogi, pierożki, różne buły i bajgle. Także mam ochotę na klasyczną, nieśmiertelną wodę z cytryną, moi drodzy. Także mam tutaj gorącą wodę i myślę, że każdy z Was wie, jak to robić. Wiecie, co jest super, kiedy się spieszcie na spotkanie? Mieć śniadanie w lodówce. Więc słuchajcie, zrobiłam sobie tak zwane bircher muesli, czyli jakby owsiankę na zimno, którą można zrobić kilka godzin wcześniej, a najlepiej zrobić na noc. I właśnie robię to czasem wtedy, kiedy wiem, że mam na przykład rano spotkanie i nie będę miała czasu sobie tworzyć jakiegoś super śniadania. Jest to mega proste, także w ogóle polecam Wam sobie to przetestować. To jest taki już mój nieśmiertelny przepis inspirowany Deliciously Ella i tutaj po prostu wrzucam w zasadzie, wiecie, nie ma przepisu, możecie wrzucić cokolwiek jest u Was w lodówce, ale taki standardowy przepis u mnie to jest rozgnieciony banan, nasiona chia, płatki owsiane, jagody goji, cynamon, jakieś tam adaptogeny, jeszcze sobie sypię orzechy włoskie, do tego starte na tarce jabłko, w sumie kawałek jabłka, to naprawdę jest coś wspaniałego i robi robotę. I zalewam to wszystko mlekiem, a dodaję jeszcze masło orzechowe, mieszam i zazwyczaj jadłam to w pociągu. Jak tylko jeździłam częściej zawczasu do Warszawy, to zawsze brałam sobie takie śniadanie na wynos właśnie do słoika i jeszcze na górę już następnego dnia dodawałam sobie jakieś ulubione dodatki, na przykład borówki i nasiona konopi. Także to jest, moi drodzy, boże, jak to pięknie pachnie. To jest moje śniadanko i ja lecę, słuchajcie, na spotkanie, bo o 10:00 jestem umówiona w kawiarni, muszę zrobić mini zakupy i wracam do domu na lunch, także pewnie Wam pokażę moją kawę. O hej! Co tu robicie? Ale jestem zabawna, co? Dobra, kochani, wróciłam do mieszkania. Byłam na spotkaniu, tak jak ostatnio, codziennikowym. Kupiłam sobie kwiaty i słuchajcie, jestem frajerem, bo ktoś chyba ukradł połowę bukietu, bo jest bardzo małe, jest bardzo luźno, a ja nie sprawdzam takich rzeczy i się zorientowałam w autobusie, że coś jest nie tak. No ale cóż, w każdym razie co? A, lunch. Przeszłam tak szybko, bo jestem mega głodna. I słuchajcie, muszę w ogóle wstawić kaszę, więc coś czuję, że mi to zajmie strasznie długo. Ale ja kocham resztki, jak wiecie. Więc dzisiaj na lunch będzie nic innego jak mój wspaniały, uwaga, bakłażan grillowany. Chcecie przepis? To macie. Wstawiłam, słuchajcie, kaszę jaglaną, zaraz Wam pokażę cały plan na ten lunch, ale nie wiem, czy przeżyję do czasu, że ona się ugotuje, więc zjem sobie pomarańczkę, którą miałam w lodówce napoczętą, bo robiłam wcześniej komosę makową. Trochę podeschła, ale po prostu jestem taka głodna. Krótko i na temat, jest bakłażan, mam falafelki, które miałam w zamrażarce, trochę świeżych warzyw, sezam, resztka sałaty, pietruszka. I zrobię sobie sos na bazie tahini, taki jak Wam już wiele razy pokazywałam. i może jeszcze odrobinę jogurtu kokosowego, no i kasza. Powiem Wam, że mam trochę obsuwę, bo zazwyczaj jem około 12:30, a dochodzi 13:30, bo tak to jest, jak się właśnie nagrywa. No ale dobra, próbujemy. Nie wiem, co by tutaj złapać. Wygląda to wspaniale, po prostu ślina mi cieknie. Więc wezmę sobie bakłażana z odrobiną jogurtu i z pomidorkiem i granatem. I ta sałatka na spodzie. I ten falafel. Kocham. Po posiłku, w tym przypadku po obiedzie, to jest ten moment, słuchajcie, kiedy biorę sobie ten suplement. To jest ważne, żeby to zażyć właśnie po jedzeniu. I to są moje kwasy omega-3. Mam dla Was kod rabatowy, także zajrzyjcie sobie do opisu. Mega, mega, mega ważne i nowe moje odkrycie. Kochani, udajmy, że nie widzicie tego, co się tutaj dzieje za mną. Zrobiłam sobie kawę. Nie miałam dzisiaj czasu usiąść do komputera, więc mam parę rzeczy do zrobienia. Jest 14 i zadanie na dziś to wysprzątać całe mieszkanie. Także ja już jestem chora na samą myśl. Kupiłam sobie, mówiłam Wam o tych kwiatkach. Wczoraj sobie kupiłam świeczkę, drzewo sandałowe na Wege Festiwalu. No, w każdym razie nienawidzę sprzątać. Ale trzeba sprzątać i lubię mieć porządek, więc zaraz będę sprzątać całe mieszkanie, całe. Ale dobra, zrobiłam sobie, słuchajcie, kawę półnormalną, półzbożową z mlekiem laskowym, jest boska. W każdym razie mam do wysprzątania cały dom. Następnie chyba muszę wyskoczyć do sklepu po jarmuż, bo chcę zrobić chipsy z jarmużu, bo dzisiaj przychodzi do mnie na kolację Ola, którą możecie kojarzyć z filmu z Seszeli. I zrobiłam, rozmroziłam sobie, słuchajcie, dal i do tego będę piekła bataty w całości i chciałam zrobić chipsy z jarmużu, więc w ogóle mam całe ręce, o Jezus, wstyd, ubrudzone w tej kawie zbożowej, oj Karo. No, w każdym razie jest piękny dzień, słyszę, jak dzieci się bawią pod szkołą, także wiosna idzie, kochani. Nie wiem, kiedy idzie ten film, ale ja nagrywam to bardzo wczesną wiosną, jeszcze nie wiosną. Dzisiaj Wam mówiłam, że będę robić bataty, więc szybka instrukcja robienia najlepszych batatów z piekarnika. Generalnie nie ma tutaj za dużej filozofii, ja Wam to wielokrotnie pokazywałam. W każdym razie nakłuwamy sobie nasze bataty. I powinnam odciąć te końcówki, żeby potem przypadkiem nikt ich nie zjadł, bo to nie jest jakieś super smakowite. No ale dobra. Zaraz wracam. Tadam! I teraz, słuchajcie, tylko dam trochę soli z dwóch stron. Elegancko. W ogóle wcześniej tego używałam, dlatego nie jest jakieś najczystsze. I to leci, słuchajcie, do piekarnika. 220 stopni, ale nie rozgrzewam go, tylko wsadzam, włączam piekarnik i myślę, że tak z 45 minut powinno to zająć. Słuchajcie, zainspirowana dzisiaj owsianą postanowiłam iść biegać, a tak naprawdę po prostu muszę kupić jarmuż. Więc jest pięknie, słonecznie, jak widać. Postanowiłam, że pobiegnę, bo czemu nie? Hejka, wróciłam z biegu. Słuchajcie, jest najpiękniejszy dzień na świecie. Dobra, najpierw zawiążę te włosy, bo chcę wszystko naraz. Generalnie chciałam Wam powiedzieć, że na dzisiaj, tak jak mówiłam, mam dal i to jest najprostszy, najwspanialszy przepis z Jadłonomii na dal z soczewicy. Ja go robię raz na jakiś czas i mrożę i to jest coś wspaniałego. On po prostu jest tak łatwy i tak pyszny, jednocześnie tak pożywny, więc polecam Wam go serdecznie. Ponadto kupiłam jarmuż i właśnie będę do tego chipsiki. Ten oczywiście przepis Jadłonomii Wam podlinkuję. No jest po prostu przecudowny dzień. Muszę jeszcze umyć podłogi, naszykować właśnie te chipsy, nakryć i popracować tyle, ile mogę, chociaż najchętniej to bym poszła się przejść jeszcze, bo jest po prostu cudnie. Ale tak mi się chce pić, bo oczywiście przecież nie miałam żadnej wody ze sobą. Dobra, tutaj będzie robił się jarmuż, po prostu oliwa, sól, pieprz, sok z cytryny i dosłownie na 10 minut do piekarnika. A tu wam mogę pokazać, jak nakryłam. I słuchajcie, więc najpierw mamy bataty, które będziemy rozkrawać. Tutaj dal, który doprawiłam i oczywiście podgrzeję. I na górę, moi drodzy, pietruszka świeża, słonecznik prażony i żeby doprawić batatę, mam tutaj chili i sól. Kochani, już bym prawie zapomniała zakończyć vloga, jest 23. Dopijam herbatę, jestem totalnie zmęczona. Siedziałyśmy z Olą przez cały wieczór. A propos food vlogowych tematów, to były dwie herbatki, było trochę gorzkiej czekolady. Obiad wyszedł superancko, także polecam wam serdecznie ten dal i dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się już niedługo, za tydzień albo za dwa, bo tam różnie to bywa, bo czasami inspiracje wchodzą w kolejnym food vlogu. I jeszcze raz wam bardzo dziękuję, że mnie oglądacie, jestem zaspana i żegnam się, bo już ile można gadać. Pa!